projektu Odkrywcy Nowych Możliwości, w bloku naszym tak zwanym trzecim, podnosimy kompetencje kluczowe na rynku pracy i to są to kompetencje przyrodnicze. W ramach kompetencji przyrodniczych uczniowie uczęszczają na zajęcia z przyrody, chemii, fizyki, geografii i biologii. Czyli tak naprawdę jest to kompendium wiedzy około przyrodniczej. Dzięki projektowi udało nam się zakupić wspaniałe wyposażenie do tych pracowni zgodnie z katalogiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w każdej szkole. Dodatkowo zakupiliśmy bardzo fajny sprzęt. Ponad 220 tysięcy na sprzęt ICT do szkół. Otrzymały szkoły laptopy wysokiej klasy, tablice interaktywne, zestawy interaktywne, wizualizery. Czyli tak naprawdę wchodzimy w tą dobę informatyzacji nie tylko naszej szkoły, która odchodzi już od tej tablicy kredowej, a wchodzimy w etap właśnie takiej już naprawdę sprzętu wysokiej klasy, XXI wiek. I myślę, że to jest chyba najfajniejsza rzecz naszego projektu, ponieważ to zostaje sprzęt, zostaje nam na lata. Uczniowie mają możliwość dokonywać pewnych doświadczeń sami, pod nadzorem oczywiście nauczyciela. Oni się uczą poprzez eksperymentowanie. To nie jest tak, że to jest sucha nauka, tak jak czasami się zdarza na lekcjach, prawda, ogólnodostępnej szkole, że po prostu nauczyciel mówi, mówi, mówi. Oni nie. Oni mają problem, jakieś założenie problemowe. Muszą zastanowić się, jak to rozwiązać. Następnie wykonują tylko doświadczenie, czy to na fizyce, czy na chemii. Obserwują, jak to przebiega, wyciągają wnioski, analizują to, więc uczą się też, prawda, nie tylko jakichś, prawda, prostych rzeczy, tylko w myślach potrafią analizować już otrzymane wyniki, reagować na powstałe sytuacje. Teraz? O, teraz zadziałało, prawda? Kompetencje przyrodnicze są ważne z uwagi na to, że budzimy też świadomość nie tylko otaczającego nas świata, ale przede wszystkim jak funkcjonujemy my, ludzie. Mogą rozłożyć na części pierwsze ciało człowieka, poznać układ kostny, czyli na naszych przyszłych lekarzy, których potrzebujemy oczywiście, coś bardzo fajnego. W budynku Później Podstawowej w Wyzwoleniu, w budynku przy ulicy Kościelnej, zakupiliśmy naszym uczniom drukarkę 3D. I bardzo fajnego, ponieważ uczniowie mają możliwość naocznego zobaczenia, jak powstaje na przykład wydruk, ale przede wszystkim mogą sami zaprojektować, co chcieliby wydrukować. I mają możliwość wydrukowania i w zależności, prawda, od czasu, jaki mają możliwość poświęcenia na to, mogą, na przykład jeśli mają zajęcia rano, wymyślają program, piszą program, chcemy na przykład mieć piękną gwiazdkę, proszę bardzo, pani pomaga, oczywiście wspiera ich i w ciągu godziny mogą mieć piękną gwiazdkę jako ozdobę świąteczną czy też, prawda, zimową. Czasami coś się nam złamie, jakiś element plastikowy, możemy sobie go ładnie, wymiennie wymierzyć i wydrukować w drukarce 3D. Nie stanowi to dla nas już problemu i to też rozwija pewną wyobraźnię przestrzenną naszych uczniów, dzięki temu, że dzieci nie czują się już ograniczone pewnymi elementami, tylko starają się sami rozwiązywać problemy, które napotkają. Ja jestem pełna podziwu dla tego, co udało nam się tak w krótkim czasie zrobić, bo ponieważ my realizujemy projekt tylko pół roku do tej pory, jeszcze będziemy kilka miesięcy realizować, ale to, co do tej pory udało nam się zakupić, dostarczyć różnego, prawda, typu pracownie, jest to ogromny zastrzyk przede wszystkim materiałów do pracy z dzieckiem, do pracy z uczniem i dzięki temu świetnie możemy w przyszłości osiągać wyniki.